Zdrowia. Kto kandyduje do prezydentury w Ameryce w 2020 roku ze strony demokratów, socjalistów, Komitetu Obrony Demokratów? No sami wariaci. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ciekawa sprawa właśnie jest wśród tych socjalistów, tych wszystkich postępowych, no bo demokraci właśnie się ciągle ogłaszają, że oni są nowocześni, że oni są postępowi, że oni nie są zasiankowi, że nie są ćwokami, że nie są niedouczonymi gburami i tak dalej, bo to zawsze, zawsze lewica to mówi, że ona jest nowoczesna, ona idzie do przodu, ona jest wykształcona, ona wie lepiej, ona wie, co będzie lepiej, ona wie, co można usprawnić i przeciwko konserwatystom, przeciwko ludziom, którzy wiedzą, którzy wiedzą, że już dziesiątki, setki lat pewne sytuacje działają, pewne sytuacje nie działają i ludzie podchodzą do zachowania czy zagadnienia konserwatywnie. A socjaliści podchodzą nowocześnie. Nowocześnie podchodzili do socjalizmu, powstała sowiecka Rosja, wymordowali. Podchodzili do komunizmu, Marks zrobił kretynizm walki klasowej, miliony zostały zabite i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz właśnie ci wszyscy postępowi amerykańscy socjaliści obiecują opiekę zdrowotną dla wszystkich. No, opieka zdrowotna dla wszystkich, no brzmi to naturalnie, tyle tylko, że w Ameryce to nie jest tak, że ludzie nie mają opieki zdrowotnej. No ci, co pracują, no to pracodawca płaci powiedzmy pensję, no ale poza tym płaci powiedzmy 20 tysięcy rocznie na rodzinę dla pracownika, no i pracownik płaci około 4 tysięcy dolarów. Także ubezpieczenie zdrowotne kogoś, kto pracuje w Ameryce, kosztuje 2 tysiące dolarów miesięcznie. To są makabryczne sumy. No i dlatego, że to są takie makabryczne sumy, a ci, którzy tam powiedzmy nie pracują, no to nie stać ich na to i dlatego chcą za darmo. No tyle tylko, że za darmo to nie jest za darmo, bo ludzie, którzy pracują, to nie dość, że płacą powiedzmy 10, 20, 30% swoich podatków, płacą podatek katastralny od domów i od mieszkań, płacą podatki od samochodów, płacą podatki w benzynie, na wszystko są podatki, no i do tego jeszcze dołożyć podatki federalne jeszcze większe niż są do tej pory, no to po prostu ludzie nie będą, ci co zarabiali, ci co pracują, no to nie będą mieli już nic, no a ci co nie zarabiają, po prostu będą dostawali kosztem tego. No ale wszyscy obiecują właśnie wszystko za darmo w tej Ameryce. Socjaliści właśnie mówią, że socjalizm jest taki, że wszystko będzie za darmo i jest równo. No i między innymi w ramach tego ubezpieczenia zdrowotnego mają być skrobanki. No i te skrobanki do tego stopnia są idiotyczne, że też żądali, żeby były skrobanki dla transwestytów. Czyli w zasadzie państwo ma zapłacić za operację faceta, żeby się zamieniła w kobietę. No w kobietę to w zasadzie się nie zamieni, no ale chociaż amputacja jest i powiedzmy tego mieczyka już nie będzie, no a ta pochewka to też taka troszeczkę dziwaczna. No i macicy, no macicy były facet nie będzie miał, macicy nigdy nie odtworzą, mogą zrobić jakąś tam dziurkę do pewnego momentu. Jajników też nie będzie miał, no ale właśnie obiecali, że będą skrobanki dla transwestytów. Ja nie wiem, po co transwestyta miałby zachodzić w ciążę, żeby mieć skrobanki, no ale to znaczy, właśnie pokazuje to chorobę psychiczną tych ludzi. No, w Ameryce do 69 roku homoseksualizm był traktowany jako choroba psychiczna. No i amerykańskie stowarzyszenie psychiatrów w ilości 11 ludzi, z czego 7 było homoseksualistami, doszło do wniosku, że to nie jest choroba psychiczna. No i od tego się zaczęło. No i dzisiaj mamy to, co mamy, ale jest takie imię Shulamit Firestone. Shulamit Firestone, ona urodziła się w 1945 roku w rodzinie żydowskiej w Kanadzie. No ale wyemigrowała do Ameryki i obracała się w kręgach właśnie socjalistów, komunistów w Chicago i w Nowym Jorku. No źle wylądowała w zasadzie. Była parę razy
w szpitalu ze swoją schizofrenią, umarła w samotności, bezdzietna, umarła przez półtora tygodnia, w zasadzie leżała, no i dopiero właściciel budynku odkrył, że ona po prostu zmarła. Ona była znana z tego, że mając 25 lat, w 1970 roku opublikowała taką książkę Rozmowy, dialektyka seksu, czyli przypadek dla rewolucji feministycznej. No i cała ta rozmowa to była bardzo, bardzo kontrowersyjna sytuacja w 70 roku, no ale 50 lat po tym wszystkim od nowa się zaczyna pojawiać ta dyskusja tej ciąży, tych skrobanek, te prawa do aborcji, później przeciwnicy mówią właśnie, żeby jednak aborcji nie było i tak dalej, i tak dalej. No ale ona była w tak zwanej drugiej fali feministek. No i ona miała obsesję, ona była jedną z sześcioro dzieci, ojciec był taki typowy ortodoksyjny Żyd, trzymał w ręku całą rodzinę, no i ona doszła do wniosku, że w zasadzie ciąża i rodzenie to jest barbarzyńskie, że to jest gnębienie, uciskanie, ciemiężenie kobiet i że to musi się skończyć. No i żeby wyrównać tą nierówność pomiędzy mężczyznami i kobietami, no to w zasadzie ona proponowała takie biologiczne sztuczne macice. Także sztuczne macice tłumaczyła, że w zasadzie trzeba by było to, żeby kobieta nie nosiła ciąży, tylko żeby w jakimś takim worku dziecko było dochodziło do urodzenia. No i ciekawe jest to, że w 2017 roku zrobili taki worek biologiczny naukowcy, no tyle tylko, że to była owca jak zwykle, no bo te owce no to lubią pierwsza w zasadzie in vitro ciąża powiedzmy w próbówce, no to była ta owca, nie pamiętam jak ona tam na imię miała, no ale też zrobili w worku owce znowu. No i to jest temat na aborcję, tak? Ona walczyła o to, żeby była ta niezależność kobiet od facetów, no bo ona tłumaczyła, że to jest w zasadzie rozdział makabryczny dla płci, no bo kobieta, facet to produkuje, facet pracuje, facet przynosi jedzenie, facet przynosi pieniądze, a kobieta siedzi tylko i rodzi. No, nie zwracała uwagi, że w zasadzie facet nie może urodzić, no to pilnuje tego, żeby kobieta mu urodziła potomstwo, no a ona uważała, że kobieta w zasadzie też musi pracować, spełniać się i tak dalej, i spełniać inne funkcje społeczne, i dlatego takiego worek ciążowy to byłby dobry. No Marx właśnie też dzielił ludzi na bogatych i biednych, tyle tylko nie zwracał uwagi, dlaczego często biedny jest biedny, a dlaczego bogaty jest bogaty, i bardzo często w sumie jednak te bogactwo rodzinne, no to nie przechodzi, bo to jednak jedno, dwa, trzy pokolenia i to idzie, dziadek zarobi pieniądze, a wnuczek wszystko przetraci, także te pieniądze to są tak strasznie płynne, że trudno powiedzieć, że nie ma tak dużo rodów, powiedzmy, super bogatych. No i są tu i tam, ale ogólnie rzecz biorąc, większość, 90%, no to jednak jest jakiś zwyżka, później to wszystko spada. Także to nie ma klas jako takich. W konkretnym jakimś pokoleniu, no to oczywiście, że są bogaci i biedni, no ale powiedzmy, szczególnie w Ameryce, no to biedny zostaje bardzo często bogatym, a bogaty bardzo często biednym. Także, że Marx co miał proletariat i ludzi właśnie biednych, a ona mówiła, że są dwie klasy właśnie, kobiety i mężczyźni. I tłumaczyła, że jeżeli kobiety wezmą pod kontrolę te swoje
no, możliwości reprodukcyjne, czyli o strajku. W zasadzie to mówiła, żeby kobiety strajkowały i żeby wzięły się za to rodzenie w zasadzie. No i kontrolę powiedzmy urodzin. No przykre to jest to, że kretynka nie zauważyła, no nie przewidziała, że powiedzmy teraz wśród Murzynów 60% kobiet, no to ma powiedzmy aborcje takie według jej wymagań, także ona Shulamit Firestone na tyle była nieroztropna, że nie była w stanie przewidzieć, że murzynki, 70% dzieci urodzonych wśród murzyńskich rodzin nie ma ojca, a 60% powiedzmy ciąży jest usuwana. Muzułmanie teraz właśnie wymieniają te wariatki tego rodzaju, te białe wariatki na swoich. Ona tłumaczyła, że normalna rodzina, taka ojciec, matka i dzieci, to jest nienormalna, a normalne będzie wychowywanie w grupach. No, czyli w zasadzie takie marksistowskie podejście. No i ona właśnie tłumaczyła, też pisała, no bo ona sama nie rodziła, ale pisała, że jej koleżanka twierdziła, że urodzenie to jest jak wysranie dyni. No, nie jest to najładniejsze określenie. Firestone właśnie też no teraz ta trzecia fala tych wściekłych feministek, tak zwanych ksenofeministki, no to one tłumaczą, czy mówią, że w zasadzie kobiety, no to powinny przejąć te sprawy polityczne, technologiczne, żeby zacząć kontrolować, kto rodzi i jak rodzi. No i właśnie ten queer, czyli wszystkie te wesołki, ten alfabet LGBT i tak dalej, no to też się zaczyna w to wtrącać, prawa do rodzenia. No wśród tych grup alfabetu, no to oni też propagują tak zwane pełne zamiennictwo, czyli powiedzmy ci, którzy chcą mieć dzieci, a mogą wynająć i zapłacić ciężkie pieniądze, no bo takie sytuacje się zdarzają, że po prostu kobieta bierze 50-100 tysięcy dolarów, dwóch homoseksualistów robi sobie nawzajem dobrze, mieszają tą spermę, dostają jajeczka od kobiet, jest to zapładniane w różnych klinikach razem, no i później wpuszczają to, dają to kobiecie do noszenia, ona nosi przez 9 miesięcy, teoretycznie ona nie ma psychicznych jakichś połączeń, no bo to nie jest sperma ani jej męża, ani kochanka, ani przyjaciela, to nie jest jej jajeczko i ona po prostu traktuje siebie jako autobus, który przewiózł powiedzmy te cudze jajeczka i cudzą spermę od zapłodnienia do urodzenia. No jedyne co, to dostała pieniądze za ten bilet, za przewiezienie. Ona po 70 roku, no to w zasadzie wycofała się z tej polityki, później lądowała parę razy właśnie w szpitalach psychiatrycznych i było to dosyć smutna cała ta sytuacja. No ciekawa sprawa, a wszystko w zasadzie na dzień dzisiejszy, tak jak wspominałem, socjaliści obiecują skrobanki dla transwestytów. Czy może być jeszcze bardziej wariackie? Chyba już nie może być bardziej wariackie. Także Polaku, jeżeli masz obywatelstwo
amerykańskie. Jeżeli głosujesz, no to jeżeli głosujesz na socjalistów, jeżeli głosujesz na tych wariatów, jeżeli głosujesz na tych ludzi z alfabetu, no to weź się zastanów, bo to nie idzie w dobrym kierunku, to nie idzie w dobrym kierunku. Ta żydowska szalona kobieta, dziewczyna, która napisała tą szaloną książkę, wykoleiła społeczeństwo, cały ten na dzień dzisiejszy to cała ta relatywność moralna, cała ta nowoczesność, tak? Ta nowoczesność to jest naprawdę nie nowoczesność, to jest po prostu samobójstwo, to jest samozniszczenie, to jest jakaś degrengolada, to jest po prostu niemożliwe to, co się dzieje. Także klasyczne, konserwatywne zachowanie, Bóg, honor, ojczyzna, to jednak ma sens. Tradycyjnie ludzie wiedzą, co działa, co nie działa. Wszystkie te nowoczesne, socjalistyczne nowinki zawsze przynoszą krzywdę. Przynoszą krzywdę społeczeństwu, przynoszą krzywdę rodzinie, przynoszą krzywdę ludziom. No i są wymyślane przez wariatów. Są wymyślane po prostu przez wariatów, są wymyślane przez tą Firestone, przez wariatkę. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć, dzyń, dzyń o powiadomieniach. Wysyłajcie, polecajcie, piszcie opinie, piszcie pytania. No i do następnego codziennego filmiku.